Dziennik Szuka Żony to program, który od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków, śledzących losy rolników i rolniczek poszukujących miłości. Już we wrześniu 2024 roku, na antenie TVP1, rozpocznie się 11. edycja tego niezwykle popularnego show. Zobacz, kiedy zostanie wyemitowany pierwszy odcinek i kogo zobaczymy w nowym sezonie. Pierwszy odcinek nowej edycji Rolnik Szuka Żony zostanie wyemitowany 15 września 2024 roku. O godzinie 21:20 na TVP1. Data ta jest już wyczekiwana przez fanów programu, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne emocjonujące historie miłosne. Co wiemy o nowym sezonie Rolnik Szuka Żony? Nowy sezon Rolnik Szuka Żony zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Widzowie będą mieli okazję bliżej poznać pięcioro uczestników, dwóch rolniczek i trzech rolników, którzy zdecydowali się na publiczne poszukiwanie miłości. Marcin, 37 lat, z Mazowsza, Sebastian, 44 lata, z Pomorza, Rafał, 32 lata, również z Mazowsza. Agata, 57 lat, z Mazowsza, Wiktoria, 23 lata, z Pomorza, kiedy startuje 11. edycja Rolnik Szuka Żony? Piętnastego września 2024 roku o 21:20, podczas pierwszego odcinka, widzowie będą świadkami momentu, w którym uczestnicy po raz pierwszy zapoznają się z listami od potencjalnych partnerów. Jak zwykle, będą towarzyszyć im emocje, niepewność i nadzieja na znalezienie tej jedynej osoby, z którą będą mogli dzielić życie.